Witam Państwa serdecznie, z tej strony Jarek, moim Państwa gościem jest Michał Gierlach, witam. Zwany Spike, obecny reprezentant kraju, jak i z dużym dorobkiem różnych mistrzostw świata. Michał, jak zacząłeś przygodę z paralotniarstwem? O, to już właśnie już przewinęła się prawie dekada z lataniem. Latać zacząłem w 2003 roku. A wszystko się zaczęło od mojego taty, który no proszę. Tak, także tata też lata. Zawsze za nim chodziło to latanie, ale nie było czasu, nie było środków na to latanie. W końcu gdzieś tam w okolicach 2000 roku w końcu się przełamał, znalazł sprzęt, zapisał na kurs. No i jak zobaczyłem, jak wygląda to latanie, to powiedziałem, nie, no nie ma szans, muszę spróbować też. No i tak się to już potoczyło potem. A gdzie zaczynałeś w ogóle latać? Gdzie zaczynałem latać? Kurs zrobiłem w Szczyku u Witka Sasa. Akurat zrobiłem, wtedy to jeszcze były stare przepisy, także kurs na L. Mhm. I potem zaograniczone byłem z Guywerem w Bassano. No i na tym zakończyła się moja edukacja. I co? I gdzie wybierałeś się na pierwsze takie wypady? No, to moje rodzinne miejsce to właśnie tutaj za oknem. Wszystkie te góry, które widzimy, akurat się już ciemno zrobiło, ale Beskid Wyspowy to jest moja rodzinna miejscówka, no i tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki takie samodzielne w lataniu. No właśnie, także... nawet widzieliśmy w Podobinie, pamiętam, no. Musieliśmy wchodzić z buta, bo pan z traktora gdzieś nam uciekł i nie mogliśmy go znaleźć. No, poza tym, że jeździsz po świecie, organizujesz również wypady paralotniowe. No, zorganizuję... Takie seminaria. Tak, seminaria, bo nie chciałbym to nazwać wypadami paralotniowymi. No właśnie, dlatego to chciałem sprostować. Bo tego akurat na rynku jest dość dużo i wiele z szkół i osób się zajmuje takimi wypadami paralotniowymi. A ja ze swojej strony chciałbym troszeczkę podzielić się tą swoją wiedzą, którą zdobyłem przez 12 lat latania, ścigania się lotów cross country, zarówno tutaj w Polsce, jak i na świecie. No i chciałbym się swoją wiedzą jakoś tam podzielić z ludźmi, pomagać im w ich indywidualnym rozwoju jako pilotów podczas właśnie takich szeroko pojętych seminariów przelotowych, także. Super. I chciałbym właśnie połączyć taką turystykę paralotniową razem z tymi seminariami, także poznawać nowe miejsca i dokształcać się jako pilot. A powiedz mi, jak to wygląda, jak to jest organizowane? To są, wiesz, twoi znajomi, czy to nie, no osoby... to jest oferta jest skierowana do wszystkich pilotów, także jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej dzwoni i wtedy ja przygotowuję powoli jakiś kalendarz na przyszły sezon. Teraz niedługo, za 2 miesiące wybieramy się do Nepalu. No i tam jak najbardziej, jeżeli ktoś by był chętny, to zapraszam. Czyli tak. Annapurnę zdobywać. Annapurnę może zdobywać nie, ale na pewno będziemy oglądać ją z bliska. Super, a powiedz mi, nie wiem, kładziesz jakiś nacisk na konkretne, nie wiem, na przeloty, na jakieś, wiesz, bezpieczeństwo. Wiesz, chodzi mi o same zorganizowanie tego. Czy pod kątem, no może tak, pod kątem bezpieczeństwa, jak to organizujesz? Ja generalnie biorę to całe nasze latanie jako całość, także nie da się rozróżnić aspektów bezpieczeństwa z samym lataniem przelotowym. Także na pewno staram się przekazywać ludziom, jak latać bezpiecznie, gdzie można polecieć, gdzie nie, tak żeby wyrobili sobie nawyki, żeby umieli czytać teren, umieli czytać pogodę, tak żeby latać jak najbezpieczniej tylko się da, a jednocześnie starać się pokonywać swoje te takie bariery, czasami są to bariery psychiczne, strach przed poleceniem w jakieś miejsce, ale też takie bariery naturalne, żeby się rozwijali, pokonywali coraz większe dystanse i żeby to właśnie tak fajnie działało do kupy. Widziałem właśnie na Facebooku, ludzie, którzy Ciebie odznaczają właśnie w jakichś filmikach z ostatniego wypadu i właśnie widziałem zachwyt, czytałem zachwyt tych ludzi, jak kurczę, pokonałem setkę, zrobiłem, wiesz, i tak dalej. No tak i dalej. Właśnie o to chodzi, żeby te też chciałbym zaszczepić w ludziach taką żyłkę, może nie tyle latania zawodniczego, co jest mi bardzo bliskie, ale ogólnie latania nie tylko wiszenia nad górką, tylko rozwijania się pod względem sportowym, czyli chęć pokonywania, stawiania przed sobą coraz trudniejszych zadań, ambitniejszych, a nie tylko latanie powiedzmy na lijaku, na żaglu, tam i z powrotem. Czyli kreatywne latanie. Także niekoniecznie pokonujemy zawsze największe dystanse, a czasami są to dużo krótsze loty, ale zdecydowanie bardziej skomplikowane. Wróciłeś właśnie teraz z Indii.
Opowiedz, jak było. No. Jak to wyglądało wszystko od początku do końca? No, Indie same w sobie są bardzo egzotyczne, także dla przeciętnego Kowalskiego już po wysiedlnięciu z samolotu w Delhi to już jest wielkie wow. Natomiast no, latanie jest tam oszałamiające. No, latamy przy szczytach, które czasami sięgają nawet do 5000 metrów, także widoki są zapierające dech w piersiach. No, latanie tam nie jest bardzo, powiedziałbym, skomplikowane, jeżeli chodzi o teren. O tej porze roku jest przyjemne, nie jest zbyt mocne, nie jest zbyt turbulentne, także i przede wszystkim pogoda jest praktycznie codziennie, także jak spędziliśmy tam 3 tygodnie i były bodajże chyba tylko 3 dni nielotne, także. Ale to nielotne ze względu na pogodę, czy względu tam się na pogodę. Ze względu na pogodę. Tak się wydarzyło, że ze względu na pogodę. Dużo was tam było? Było nas tam. Najpierw byliśmy tam na zawodach, był Puchar Świata. To była tam grupa bodajże 6 Polaków, którzy startowali w tej imprezie, a potem było nas 8 osób w grupie i lataliśmy sobie przez 2 tygodnie wspólnie razem. Kurczę, bajka. A tak, działo się tam coś poza lataniem? Coś robiliście fajnego? Nie wiem, zwiedzaliście czy... Zwiedzaliśmy. Tytuł wycieczki był z wizytą Dalaj Lamy. Aha. I nie omieszkaliśmy go odwiedzić. Byliśmy jeden dzień w Dharamsali, to jest miasto typu, może nie nasz Watykan, ale miejsce, gdzie mieszka Dalaj Lama, czyli taki papież religii buddyjskiej. Padł tam jakiś rekord? Oj, no rekordów indywidualnych padło kilka. Bodajże już w drugi dzień na 5 chłopaków 4 poleciało swoje pierwsze stówki. No kurczę. Także trójkąciki były? Były trójkąciki, ale przede wszystkim to były loty docelowo powrotne. Udało nam się też zapuścić troszeczkę w głębsze góry, także było kilka rekordów wysokości, bo wykręcaliśmy się na bodajże 4300 metrów, także ja pierniczę, to ładnie. Także niektórzy troszeczkę do marzli, ale wszyscy byli zadowoleni. Czyli ogólnie wszyscy uczestnicy wyprawy w niebo wzięci. Oj, bardzo. A kiedy zamierzasz znowu wrócić do Indii? Za rok. Za rok, tak? Za rok, bo teraz... to jest najlepszy czas na tamto miejsce, właśnie październik, listopad to jest najlepszy czas. Okej, teraz Nepal, tak? Teraz Nepal, czyli miejsce, w którym spędziłem ostatnie 2 zimy, bo zdarzyło mi się tam pracować, także w sumie spędziłem tam ponad rok. Także dla mnie... Miejsce dobrze ci znane. Miejsce bardzo dobrze mi znane i bardzo chciałbym się pokazać ludziom ten kawałek świata też. Świetnie, a jakie plany na tak raczej nasze lato? Na nasze lato, no to indywidualnie, no to nadal nie zarzucam startów w zawodach, także będę starał się coś startować, oczywiście jakieś mistrzostwa Polski, pewnie mistrzostwa, jakieś puchary świata, w sierpniu są mistrzostwa Europy w Macedonii, także to też miejsce dość dobrze znane polskim pilotom po ostatnich zawodach w Macedonii, a oprócz tego plany takie szkoleniowe. W tym sezonie, który się właśnie zakończył, nawiązałem współpracę ze szkołą Arka Pomarańskiego i razem wspólnie organizujemy też takie seminaria przelotowe, a oprócz tego też indywidualnie będę coś organizował. Odbyły się też zawody właśnie teraz biwakowe w tym roku, które wygrałeś. No tak wyszło i dosłownie tak wyszło, bo nie do końca od początku moją intencją był start w tych zawodach, aczkolwiek uważam, że inicjatywa jest naprawdę godna podziwu i rozwijania, tego pomysłu. Ale udało mi się zrobić bardzo dobry przelot z Żaru. Doleciałem aż pod Krosno i tym lotem zostałem poniekąd przez organizatorów zaproszony, żeby może tym lotem rozpocząć rywalizację w tym w pucharze lotów biwakowych. No właśnie. I ten lot został tam zgłoszony. Niestety potem nie miałem za bardzo czasu, żeby kontynuować całą ideę i zrobić też jakieś odcinki piesze, żeby polecieć gdzieś dalej. Także mój pozostał w klasyfikacji generalnej pozostał tylko ten jeden mój lot, ale okazało się, że był na tyle długi, że udało mi się pokonać te osoby, które pokonywały tam pewne dystanse zarówno z buta, jak i powietrzem. Także. No właśnie, kurde, super takie zawody są. No ja sam chciałbym wziąć udział właśnie w takich amatorskich zawodach. No właśnie, jak się przygotować do takich amatorskich zawodów właśnie paralotniowych, przelotowych?
przygotować? No, myślę, że przede wszystkim zanim wystąpimy w zawodach, to pasowałoby mieć już na koncie kilka jakichś przelotów. Najlepiej w terenie zbliżonym do tego, w którym planujemy odbyć nasz pierwszy start w zawodach. A tak poza tym to uważam, że wystarczy podstawowe przygotowanie takie jakie mamy do zwykłego latania cross country. A najważniejsza jest motywacja w tym wszystkim. Jeżeli mamy chęć, mamy sprężę na to, żeby wystartować, żeby spróbować się zmierzyć nie tylko z warunkami panującymi na trasie, ale też z grupą innych pilotów i zobaczyć, kto jest lepszy, to myślę, że to już jest absolutnie wystarczające do tego, żeby startować w zawodach. A fizycznie się jakoś trzeba przygotować? Może inaczej, czy ty się w jakiś sposób fizycznie przygotowujesz do takich zawodów? Nie przygotowuję się jakoś specjalnie fizycznie. Oczywiście dobrze być jakoś, mieć ogólną sprawność, co jest szczególnie ważne przy dłuższych lotach, bo wtedy, kiedy nam już wytrzymałość troszeczkę spada, to jednak ta kondycja fizyczna ma znaczenie. Ale znam też osoby, które jakby tą część fizyczną bagatelizują dość mocno i nie przykładają absolutnie do niej wagi i też latają super, także nie jest to jakiś mus. Okej, to może byś powiedział, na jakim sprzęcie latasz? No już od kilku sezonów latam na skrzydłach Ozona i już drugi sezon latam na skrzydle Ozon NZO2. Żyleta i jeżeli o mnie chodzi, to chyba najlepsze skrzydło, jakie do tej pory dosiadałem. I co? Uprząż kokon, uprząż zawodnicza, ciężka, może nie najnowsza Gini Race 2. Bardzo wygodna, dlatego jakoś nie spieszę się ze zmianą. Ogólnie nie jestem jakimś typem, który co chwilę zmienia zabawki na nowe, także jeżeli coś mi spasi, to potem tego używam praktycznie do śmierci technicznej. Czuć dobrze, tak, nie? Dokładnie, przede wszystkim. Do śmierci technicznej. Oprócz tego trochę elektroniki w kokpicie. Jakiej? Jakiej elektroniki? W tej chwili takim podstawowym zestawem, na którym latam, to jest Flymaster, NAV, SD i tablet z wgranym XC trackiem. Aha, okej. Okay. A zapasik jaki masz? No, zapasik dudkowy. Dudkowy zapasik. Okay. Uratował mi dwa razy tyłek, także no właśnie, wiesz, to od razu wskoczę na temat, jaką miałeś taką najbardziej hardkorową sytuację? No miałem kilka takich nieprzyjemnych przeżyć. To już będzie 5 lat. Minęło swego czasu, latałem w stajni Swinga na ich skrzydłach prototypowych. Przepraszam. No i glide, którego w owym czasie miałem, nie był najłatwiejszym skrzydłem. No i niestety dwa razy w dość turbulentnych warunkach zdarzyło mi się, że mnie poskładało, wyskręcało w taśmach, jakieś tam rotacje, kaskady i tak dalej. No i dwa razy musiałem się posiłkować zapasem. No i to było w odstępie dwutygodniowym, także... Czyli wrażenie jak na jeden miesiąc nie było wystarczająco. Aż dość. Przy tym drugim rzucaniu zapasu to było akurat w Dolomitach, przy próbie polecenia tam 200-kilkudziesięciu kilometrów. Wypadek się zdarzył na 160 kilometrze, także już dość późno w ciągu dnia. To był kwiecień jeszcze, w górach było pełno śniegu. Wylądowałem gdzieś na bodajże 2,5 tysiąca w śniegu po pas. Potem kolejne 3 godziny było marszu do cywilizacji, przemoczony noc, spędzam północy w szopie, zanim ktoś po mnie przyjechał, także było trochę przeżyć i adrenaliny wtedy. Fajnie, nie? Tak. Takie hike and fly, tylko w odwrotnym kierunku. Najpierw było fly, a potem było hike. No właśnie. Okej, powiedz mi, co twoim zdaniem powinno się zmienić, jeśli chodzi o paralotniarstwo, żeby było bezpieczniej? To jest trudne pytanie, ale myślę, że przede wszystkim całe to bezpieczeństwo jest w naszych głowach, także przede wszystkim powinniśmy dbać o dobór właściwego sprzętu, czyli nie przeceniać własnych umiejętności, a często wielu pilotom na początku kariery się to zdarza. Osobiście jestem takim przykładem, że troszeczkę w którymś momencie na początku latania za szybko zacząłem się przesiadać i troszeczkę dostałem takie palcem ostrzeżenie, stryczek w nos. Troszeczkę wolniej. To przede wszystkim to, no, dobór warunków,
Nie, jakoś nie demonizowałbym jakoś kwestii sprzętowych w tej kwestii, bo to wszystko jest w naszych głowach, w naszych umiejętnościach i tak naprawdę nasze bezpieczeństwo od tego zależy. W jakich warunkach postanowimy wystartować, czy nie będą to zbyt trudne warunki dla nas, czy nie będą to zbyt trudne w tej konfiguracji, w której latamy, czyli sprzęt, na jakim latamy, plus te warunki, na przykład silny wiatr, turbulentna termika. Czyli czasami, edukacja tak naprawdę. Czyli edukacja, wszystko właśnie schodzi do tego jednego punktu, czyli no właśnie. Nalot, edukacja i staranie się. I warto się wybrać właśnie, warto się wybrać na takie seminarium, które też nas przybliży do przede wszystkim do latania dalekosiężnego. Jak najbardziej, ale przede wszystkim w tym sporcie najważniejsze są wylatane i godziny w powietrzu. Także doświadczenie. Im więcej mamy tych godzin w powietrzu, tym czujemy się pewniej. Tym bardziej rozsądne decyzje podejmujemy, tym wiemy też, w którym momencie należy odpuścić, bo już mamy takie spektrum doświadczenia duże, że w którymś momencie okej, te warunki zaczynają mnie przerastać, to już należy lądować. No, czasami wiesz, no sam wiesz, jest to różnie, tak? No, czasami ludzie myślą właśnie, że wiesz, a jest spoko, jakoś z tego dam radę wyjść. No ale każdy ma jakąś granicę jakby strachu, tak? No bo... A, albo też zdarza się tak, że jest poniekąd jakiś obcy pęd i stwierdzimy, kurczę, inni latają, to czemu ja... Przecież ja też dam radę, no ale okazuje się, że ci inni to na przykład jest... jak czasami się zdarza, nie wiem, na Żarze czy w innych miejscówkach, że ci inni to okazuje się, że to są jedni z najlepszych pilotów w Polsce i oni sobie z tymi warunkami radzą, a okazuje się, że jest na tyle niebezpiecznie, że dla zwykłego Kowalskiego to już jest stosunkowo za dużo. Nawiązując jeszcze do waszego wypadu do Nepalu, czego można się spodziewać w takich górach? Przede wszystkim, o dziwo, tamten rejon pokrawy jest dość przewidywalny. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pogodę, szczególnie w tym okresie czasu, kiedy my tam lecimy. To jest pora sucha, także nie ma zbyt dużego ryzyka dużych chmur. Warunki wiatrowe w tym miejscu są stosunkowo łatwe. Rzekłbym, że nawet chyba sporo łatwiejsze niż w Alpach. Nie mamy tam jakichś silnych wiatrów dolinowych. Łańcuch Himalajów jest na tyle duży i wysoki, że po prostu wszelkie silniejsze wiatry, które nam przelatują górą, są na tyle blokowane, że tam na dole, czyli na tych wysokościach, gdzie my latamy do powiedzmy 3-3,5 tysiąca metrów, jest stosunkowy spokój i jest bardzo mało dni z silniejszym wiatrem. Stosunkowo trudny jest teren, jeżeli chodzi o ukształtowanie. Mamy dużo krzyżujących się dolinek, czasami jakieś tam wiatry spotykające się na przełęczach i tak dalej, ale we wszystkich tych przypadkach nie są to jakieś bardzo silne warunki. Próbowałeś kiedyś latania z napędem? Próbowałem i stoi w garażu właśnie za ścianą. I co, ale dużo latasz? Czy... Nie, szczerze mówiąc, na napędzie miałem okazję przylecieć się. Mimo że stoi tam zakurzony, to chyba leciałem 4 albo 5 razy. I co o tym myślisz? Nie twoja bajka, czy po prostu na to nie masz czasu, czy jak się na to zaopatrujesz? Nie moja bajka chyba. Nie twoja bajka, jednak nie wolisz bajka. Tą naturę. Wolę naturę, mam na tyle czasu, żeby na wyskoki, na latanie swobodne, że jakby już jak wrócę po lataniu gdzieś tam w Beskidach, czy w Alpach, czy na innym krańcu świata, to już tak bardzo mnie nie ciągnie na wiszenie z napędem gdzieś i latanie w kółko nad domem. Ja to powiedział w kółko, ty się możesz wybrać na jakieś przesłanie. Też oczywiście. Chłopie, także, możesz zrobić 300, 400 i tak. Jak najbardziej nie deprecjonuję tego. Frajda jest, ale tak jak mówię, no chyba nie moja bajka. Po prostu okay. Lubię ciszę, spokój w powietrzu. I strategię. I troszeczkę moim zdaniem, nie mówię o umiejętnościach technicznych, bo latanie napędowe wymaga dość, chcąc latać dobrze na napędzie, też trzeba mieć dobrą technikę pilotażu i wyczucie skrzydła. Oprócz tego do tego dochodzi jeszcze napęd, sterowanie mocą i ciągiem.
Natomiast to latanie termiczne powoduje to, że człowiek troszkę musi pokombinować, żeby w ogóle utrzymać się w powietrzu. Żeby w ogóle się utrzymać. Żeby utrzymać się w powietrzu. Także myślę, że zupełnie inna para kalosza i inna wiedza i troszeczkę mi się wydaje, że troszeczkę większy zakres wiedzy i doświadczenia. Okej. Okay. A powiedz mi teraz tak, czym się zajmujesz na co dzień? Poza lataniem, tak? Już teraz odejdę, utnę latanie. No to ciężko, bo od 2 lat jest to latanie. No. Także, okay. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa. Po studiach zdarzyło mi się pracować w zawodzie, nawet zrobiłem uprawnienia państwowe. I na tym zakończyłem swoją przygodę z tą branżą. Okay. I postanowiłem, że spróbuję się zająć w 100% paralotniarstwem. Stąd mój wyjazd do Nepalu. Tam spędziłem 2 zimy pracując jako pilot tandemowy. No właśnie, bo... Wożąc turystów. Stąd też moja dobra znajomość tamtych rejonów świata. No i w międzyczasie teraz od tego sezonu to te seminaria przelotowe. Co jeszcze? No i zawody to, ale to jakby już nie praca, tylko no niestety w naszych warunkach to jest tylko stricte jako hobby, bo niestety wszystko, co zarabiamy, to przeznaczamy na te starty w zawodach. A powiedz mi, jakaś pasja poza lataniem? No, poza lataniem. Czymś się kręcisz? Na pewno zaraziłem się jakieś 3 czy 4 lata temu narciarstwem skiturowym. No proszę. I to jest coś, co mnie w tej chwili bardzo kręci. No niestety przez ostatnie 2 zimy nie miałem zbyt dużo możliwości, żeby się w to bawić, ze względu na to, że siedziałem w ciepłych krajach i trzaskałem tandemy. Ale za każdym razem, jak wracałem gdzieś tam na przełomie marca i kwietnia, w Tatrach jeszcze był w pełni sezon zimowy, to chociażby w tym roku cały kwiecień spędziłem w górach, łażąc na nartach, zjeżdżając. Także jest to niesamowita frajda. Oprócz tego zawsze gdzieś tam w moim życiu się już od dawien dawna przewijałem motocykle. Ale jakiego rodzaju motocykle? Miałem okres, że troszeczkę się po lasach włóczyłem na motocyklu enduro. Okay. A w tym momencie to już jest motor szosowy turystyczny i troszeczkę się tutaj jeżdżę z punktu A do punktu B. Na motorze. Ekonomicznie podobno. W kolana trochę zimniej, ale... Ale możesz sobie taki ocieplaczek kupić. Okej. Okay. Opowiedz mi jeszcze o UFO Team. O, UFO Team to jest cała historia. To jest... Chciałbym. Myślę, że nie tylko ja coś usłyszeć na ten temat. To jest niezwykła formacja. Prosto z kosmosu. No właśnie, domyślam się. No i to jest większość historii mojego latania. UFO Team generalnie to była grupa, nadal jest grupa bardzo dobrych znajomych, których... Przede wszystkim, bo nigdy to z UFO Team nie miał jakichś napinek sportowych, to wynikło jakby samo z siebie, ale zawsze to była grupa bardzo bliskich znajomych i nadal jesteśmy bardzo zgraną paczką, która tylko w miarę możliwości spotyka się na imprezach, baluje do rana i jeździ na wyjazdy przeróżne, nie tylko paralotniowe, ale też turystyczne i gdzieś tam odwiedzamy się nawzajem, także jest to grupa naprawdę takich prawdziwych przyjaciół. No i powstała, tak zebraliśmy się do kupy, już bo to był 2007 rok, także już będzie 8 lat, w Karkonoszach padł taki pomysł, Zrobimy sobie team. Zastanawialiśmy się, jak go nazwać. Padła propozycja UFO Team. Ze względu na szeroko pojęte latanie. Nie tylko... Okej. Powiedzmy, że to przemilczę już. Nie będę tego tematu kontynuował. No i tak to działa do tej pory. 2 lata temu troszeczkę sytuacja wymusiła na nas, żeby ten nasz team sformalizować i zawiązaliśmy klub sportowy UFO Team. Dlatego też jest nas troszeczkę więcej w tej chwili. Doszło kilku dobrych zawodników, którzy startują w naszych barwach. No i tak wychodzi, że chyba już 3 lata z rzędu jesteśmy drużynowym mistrzem Polski.
No proszę. I trzy lata mistrz Polski indywidualny też pochodzi z UFO Teamu, także. No. Także tak przy okazji tej zabawy w parolotniarstwo okazało się, że dość dobrze nam to wychodzi. No właśnie czasami tak jest, że wiesz, no, wspólna pasja też łączy ludzi, tak? Ludzie się poznają i później nie tylko razem jeżdżą na latanie, ale razem się umawiają na różne, że tak powiem. U nas o tyle fajnie to wypadło, że wielu zawodników ma chociażby Mariusz Wiśniowski, czyli mistrz Polski sprzed 2 lat. Zaczynaliśmy wspólnie praktycznie równolegle swoją przygodę z lataniem. Oprócz tego tutaj mamy z rejonów kilku chłopaków, którzy zaczynali dokładnie w identycznym czasie swoją przygodę z lataniem i bardzo równo robiliśmy postępy. Też jeden mobilizował drugiego do pokonywania kolejnych jakichś swoich barier, dystansów. Zawsze była jakaś nutka rywalizacji, ale bardzo zdrowa i taka czysto sportowa, także zawsze po lądowaniu była wymiana wrażeń, doświadczeń i to nas pchało bardzo mocno do przodu. No dobrze mieć właśnie taką ekipkę, która nawzajem mobilizuje, prawda? No bo to jednak nasz sport no, wymaga mobilizacji czasami. Chociaż powiem ci, kurczę, czasami jak mi ktoś pisze, nie wiem, rano do mnie pisze, mówi, kurde, ty dzisiaj warun jest, chodź idziemy polatać. Kurczę, to wiesz, praca w tym momencie jest na drugim planie. Coś o tym wiem. Wtedy pakujemy plecak i jedziemy. Ktoś mi powiedział, że nie studiowałem budownictwa, tylko parolotniarstwo. Także no właśnie. Nie wiem, no gdzie właśnie. Więcej czasu spędziłem, czy w górach, czy na uczelni. Powiedz mi teraz, w jakich zawodach teraz będziemy mogli Tobie kibicować? Na pewno w przyszłym roku będą to Mistrzostwa Polski, jak zawsze co roku. Okay. Tej imprezy nigdy nie opuszczam i zawsze to jest święto polskiego parolotniarstwa. Wszyscy zbierają się w jednym miejscu i oprócz tego, że jest bardzo zacięta rywalizacja o ten tytuł Mistrza Polski, to jeszcze jest dobra zabawa. Oprócz tego w przyszłym roku odbywają się Mistrzostwa Europy w macedońskim Kruszewie, czyli tam, gdzie w tym roku mieliśmy Mistrzostwa Polski. To myślę, że to jest taki rdzeń tego kalendarza na przyszły sezon. A co innego, to przeważnie wychodzi w trakcie, bo kalendarz jako tako imprez tworzy się na wiosnę w rejonach lutego i marca. Wtedy pojawiają się kolejne imprezy, kolejne daty. I tak naprawdę wtedy dopiero można ustalić, gdzie pojechać, co nie będzie kolidowało z jakimiś innymi obowiązkami. Przeważnie w sezonie staram się robić te powiedzmy 5 imprez obskoczyć. No to sporo. Tak, aczkolwiek są osoby, chociażby nasza mistrzyni świata Klaudia potrafi zrobić w ciągu sezonu 15 imprez, także... Wariatka. Ale ona tego potrzebuje. Ja na przykład przy tej ilości już bym był zdecydowanie przemęczony. Nie byłbym w stanie latać na najwyższym poziomie, na tym swoim poziomie właściwym aż tyle imprez. Jaki plan na podium? Zawsze steruję się w te najwyższe laury i myślę, że o to chodzi, żeby starać się nie tylko startować w którymś momencie oczywiście, bo to wszystko przychodzi z czasem. Na początku się człowiek startuje w zawodach, żeby nabrać doświadczenia, podpatrzyć tych lepszych. Potem zaczyna rywalizować powiedzmy z tą grupą osób, która jest jakoś bliżej do niego z umiejętnościami, a w którymś momencie jak już dojdzie się do pewnego momentu, to staramy się walczyć o złoto. I teraz myślę, że taki jest plan. Taki jest plan. Taki jest plan. Powiedz mi, ktoś jeszcze z UFO Team będzie brać udział w Mistrzostwach Polski? O, na pewno. No to jest właśnie Mariusz Wiśniowski, nasza mistrzyni Polski Dominika Kasieczko, Marek Robel. Kto jeszcze? Mamy taka podpora naszego teamu i troszeczkę się zaniedbał w zeszłym sezonie, czyli Grzesiek Fiema. Mam firmę, chyba cała Polska zna, także mam nadzieję, że wróci troszeczkę intensywniej do tego latania w przyszłym sezonie. Kto tam jeszcze? No, mamy członkiem UFO Teamu, w tej chwili jest trener naszej kadry, Paweł Kumorek z Krakowa też, także no, grupa jest bardzo mocna i liczna, i także myślę, że będziemy... Ostro będziecie walczyć. No. Okay. Jakieś plany na zmianę sprzętu? Bo mówię, że się przywiązujesz i tak dalej, ale na pewno coś tam w głowie siedzi. W
głowie siedzi, no z zawodami tak jest, że no chcąc być w czołówce, szczególnie na takich imprezach jak Puchar Świata czy Mistrzostwa Świata, no to wypada mieć sprzęt w danym czasie z najwyższej półki, bo inaczej ta rywalizacja bywa już bardzo trudna, jeżeli odstajemy sprzętowo. No wiesz, niby to pilot lata, nie skrzydło, nie? Ale tak, jednak... ale na pewno już myślę, że na tym poziomie, gdzie spotyka się 120 zawodników i w większości ich poziom jest bardzo wyrównany, to w tym momencie sprzęt też no ma pełni jakąś rolę i startując na troszeczkę słabszym sprzęcie już nam jest ciężko nadgonić. Także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na pewno na początku sezonu zostaje na Enzo 2 nadal, bo moim zdaniem na ten moment jest to najlepsze skrzydło na świecie. I nie boisz, przepraszam, że ci wejdę w sezonie, nie boisz się go czasami? Powiem ci, że nie. Nie miałem przez 2 lata żadnych przykrych doświadczeń z nim. Latałem naprawdę w różnych warunkach, wylatałem na nim około 400 godzin. To sporo. I naprawdę darzę to skrzydło dużym zaufaniem, także kawał do solidnej maszyny. No, także zobaczymy, ale też zobaczymy, no, co producenci przygotują na przyszły rok. Jakaś plotka głosi, że może wyjdzie Enzo 3. No właśnie, to chciałem zapytać, bo właśnie słyszałem, ktoś coś wspominał, że... Są cały czas jakieś plotki się tam przewijają. Jest na razie zapewnienie, że nie będzie to na pewno na początek sezonu. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No we wszystko niestety, jak we wszystkim, wkradają się sprawy finansowe. Wiadomo. Niestety kosztuje ten sprzęt dość dużo. Także ja jeszcze zobaczę. Coś czuję, że skończy się na tym, że zostanę cały przyszły sezon na tym sprzęcie, który mam. Uprząż też. Uprząż też, bo też troszeczkę mam plany, żeby pobawić się troszkę więcej w chodzenie z gaitem. Dlatego chciałbym sobie ten sprzęt zawodniczy zostawić w takiej konfiguracji, jaka jest w tej chwili, a spróbować skompletować troszeczkę lekkiego sprzętu, tak żeby pobawić się w jakieś hike and fly. W tym roku miałem dużo możliwości właśnie zabawy w ten styl latania, ale nie miałem sprzętu, dlatego chciałbym w przyszłym roku... Sprzęt masz, jeździć. Tylko waży za dużo. Tylko waży, no, waga to 27 kg sprzętu. Także no, chciałbym zejść do tych 10 kg może i troszeczkę się poszmędać po górę. No jest różnica. Polatać, pozlatywać, ale bardziej polatać. Może porobić troszkę jakichś dużych przelotów w Alpach czy też innych górach świata. Nie myślałeś o wystartowaniu w Red Bullu X-Alps? No myślę, że jest to marzenie każdego pilota, ale jest to też kupę naprawdę ciężkiej pracy, o czym może pewnie Paweł Faron powiedzieć, że to jest naprawdę solidna mordęga. Ciężki kawałek chleba. Także ja zawsze jestem tego zdania, że nigdy nie mów nigdy, ale no na pewno... Ale jest to twój jakiś plan na przyszłość? Czy tak bardziej to traktujesz tak, wystąpię albo nie wystąpię, wszystko zależy, jak mi się moje sprawy poukładają, czy głęboko na przykład dążysz do tego, że chciałbyś, dajesz to też jako, nie wiem, priorytet, że chciałbyś wziąć udział w takich zawodach? Na tą chwilę nie jest to priorytet jeszcze, ale nie ukrywam, że chciałbym jakoś to swoje latanie urozmaicić. Startuję w zawodach już od 8 lat, od 9 lat blisko, także co roku dość intensywny sezon zawodniczy, oprócz tego dużo latania cross country. Myślę, że no warto by było coś spróbować, coś nowego, coś innego, a na pewno jest to troszeczkę inna gałąź paralotniarstwa, takie zdobywanie szczytów, startowanie z różnych dziwnych miejsc. Także na razie spróbuję swoich sił i chciałbym się pobawić w takie to. Takie nasze biwakowe. Tak, chciałbym się pobawić w to po prostu dla własnej przyjemności. Jakieś tam plany klują się w mojej głowie, nie wiem, no bo marzyłoby mi się, ale też nie wiem, ile na to czasu starczy, żeby na przykład pokonać Bałkany w poprzek tylko za pomocą nogi paralotni. Pięknie. Także no zobaczymy, tylko wszystko kwestia przede wszystkim pieniędzy.
czasu też, no, aczkolwiek i... z czasem jakoś tam wyrabiam, ale no, finanse jednak. No wiadomo. Dopiąć budżet to czasami. No i tu już nie ma olewek w takim na przykład Red Bullu, to już trzeba się przygotować fizycznie. Nie można pójść na żywioł. Trzeba być bardzo solidnie przygotowanym zarówno od strony fizycznej, jak i od strony strategicznej. Przelecieć praktycznie całą trasę wcześniej, to myślę, że to jest praktycznie mus, żeby poznać wszystkie rejony bardzo dokładnie, także i rozłożyć trasę na części pierwsze. No, przygotowania są ogromne do takiego Red Bulla, także dla Pawła wielkie ukłony, bo to, co robi, tak to jest naprawdę majstersztyk. No i wiesz, no nie czarujmy się, kurde, były zdjęcia z tego Red Bulla, nie wiem, czy widziałeś na Facebooku, jak takie nie wiem, pseudomemy robili, jak wyglądali ci zawodnicy. Tak, widziałem, przed i po. No. Przed i po, no. Ale naprawdę. Ale to nie wystarczyło spojrzeć na naszego Bubusia, właśnie jak przyjechał na Mistrzostwa Polski, które były równo tydzień po zakończeniu egzapsa, to było pół Pawła. Wysuszony trochę. Troszeczkę wysuszony. Dobra, no nic, bardzo Ci dziękuję, Michał, za wywiad. Mam nadzieję, że się zobaczymy na jakiejś górce bądź na jakimś seminarium wspólnie. Jesteśmy z podobnych rejonów, także tak myślę, jest, że tutaj się gdzieś przewijamy, gdzieś przez Beskidy cały czas. Świetnie, tak więc zapraszamy do oglądania odcinka, zapraszamy również wszystkich zainteresowanych seminarium o kontakt. Miłego, na razie, cześć. Dzięki.